W jaki sposób nauczyć się samoobsługi swojej stomii? Aby nauczyć się samoobsługi stomii, ważny jest punkt wyjścia. I tym punktem wyjścia jest fakt, żeby każda osoba ze stomią zrozumiała, że to jest ta sama fizjologia, która była przed operacją, tylko zostało zmienione miejsce. Tak jak poprzednio, przed chorobą, przed operacją, nad swoją fizjologią pacjent sam panował, nie potrzebował wsparcia. Tak samo w tych nowych okolicznościach jest możliwe, aby pacjent był dalej samodzielny. Tylko trzeba spełnić warunek nauczenia się umiejętności. Teraz jak to zrobić? Te czynności są bardzo proste, nie są skomplikowane, tylko trzeba właśnie otworzyć się na nowe okoliczności, nie blokować się, nie scedowywać swojej fizjologii na wykonywanie ich dla członków rodziny czy dla innych osób. Jest to możliwe. Należy przede wszystkim zrozumieć, że źródłem samoopieki jest przede wszystkim wiedza i nauka umiejętności. Każdy pacjent powinien posiadać odpowiedni zasób wiedzy, który ten zasób wiedzy powinien być weryfikowany, uzupełniany i tak samo umiejętności, czynności te, które pacjent będzie wykonywał sam z czasem, od bardzo nieporadnych na początku, bardzo szybko pacjent przejdzie do pełnej perfekcji, do całkowitego panowania nad wszystkimi swoimi czynnościami wykonywanymi w obrębie stomii. Dlaczego samoobsługa stomii jest tak ważna? Samoobsługa stomii pozwala na uzyskanie niezależności, samodzielności, samowystarczalności. I nikt nie zrozumie siebie, nikt tak nie wymieni sprzętu stomijnego, nikt tak nie będzie tej stomii pielęgnował tak dobrze, jak pacjent sam dla siebie.